seats. Dlaczego zdecydowałeś się pozwać Wagnera? Z powodu tortur. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Było okropne. Zabijanie to jedno, ale w taki sposób? Dlatego go oskarżyłem. Jak daleko się posuniesz? Jestem gotów na wszystko, niezależnie od ceny. Nieważne, jak długo potrwa postawienie sprawców przed sądem. Najemnik, rzeczownik, żołnierz walczący dla obcego rządu za pieniądze. Dziś zajmiemy się grupą Wagnera, rosyjskimi najemnikami walczącymi na Ukrainie. Kim oni są? Obywatelami Rosji? Kto im płaci? To prywatna grupa najemników, działających niejawnie. Jej ślady można znaleźć na całym świecie. Kilka dni temu rozmawiałem z prezydentem Putinem, stanowczo potępiłem działania grupy Wagnera. Z grupą Wagnera kojarzą się tortury i egzekucje. Wagnerowscy najemnicy uczestniczyli w masakrze cywilów w Buczy. Kilkakrotnie próbowali zabić prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Dziś Ewgenij Prigorzyn przyznał, że jest założycielem grupy najemników wagnerowskich. Przez wiele lat Ewgenij Prigorzyn, oligarcha nazywany kucharzem Putina, ukrywał swoje powiązania z grupą Wagnera. Zmieniło się to wraz z inwazją na Ukrainę. Wiele informacji zawdzięczamy dziennikarzom śledczym, których Prigorzyn wielokrotnie ścigał. Początki tej historii są owiane tajemnicą. Latami zwykli obywatele ryzykowali życie, by ujawnić grupę Wagnera i przypisywane jej okrucieństwa. Niektórzy z nich zginęli. Opowiemy, jak to było. Czy Wagnerowcy dalej będą popełniać zbrodnie? Czy unikną sprawiedliwości? Grupa Wagnera, Tajna Armia, część pierwsza. Gdzieś na Bliskim Wschodzie. Postanowiłem ukryć swoją twarz. Mam na imię Abdallah. Nic o sobie nie powiem, gdyż obawiam się o bezpieczeństwo swoje i rodziny. Muhammad Taha al-Ismail urodził się w Deir ez-Zor w Syrii. Zginął, mając 31 lat. Miał żonę i czworo dzieci. Zależało mu tylko na wykarmieniu rodziny. Wyjechał do Libanu, gdzie przez 7 miesięcy był robotnikiem. تقريبا شي سبع شهور بعد ما قرر
Kiedy wrócił do Syrii, reżimowe władze go zatrzymały. Zadzwonił do mnie. Aresztowali mnie i chcą siłą wcielić do wojska. Chciał uciec. Poprosił, bym zadbał o jego rodzinę, o dzieci. Był przerażony. To było w kwietniu 2017. Wtedy ostatni raz rozmawialiśmy. Sankt Petersburg, Rosja. Możecie uznać, że mam obsesję na punkcie grupy Wagnera, ale to moja praca. Mam informacje, mogę wiele ujawnić, więc to czynię. To niezwykła historia. Przez 20 lat pracowałem w policji, a potem zostałem dziennikarzem. Nowaja Gazeta to jedno z niewielu prawdziwie niezależnych wydawnictw w Rosji. Straciło najwięcej dziennikarzy, zabito ich. W czerwcu 2017 informator przysłał mi nagranie z Syrii. Na nagraniu widać kilka osób mówiących po rosyjsku, w wojskowych mundurach, ale bez dystynkcji i znaków rozpoznawczych jednostki. Bili młotem leżącego mężczyznę. Uderzali w nogi. Wszystko to przy wesołej rosyjskiej muzyce. Nie dało się zidentyfikować ani miejsca, ani osób na nagraniu. Poza ofiarą. Był Arabem. Kto to taki? Mohammad był moim bratem. Pewnego dnia kolega przysłał mi film krążący w internecie. Prosiłbym sprawdził, czy to nie mój brat. Rozpoznałem go na nagraniu. Uzbrojeni mężczyźni torturowali mojego brata. Mówili w języku, którego nie rozumiałem. Trzy miesiące później pojawił się drugi film. Mężczyźnie, którego uprzednio bito młotem, nożem odcięto głowę. Wszystko widać na filmie. Szpadlem odrąbano mu dłonie. Sprawcy byli rozbawieni. Widziałem, jak ścieli mojego brata, ukrzyżowali go i spalili. Zamknąłem się w pokoju. 3 dni nie jadłem, nie piłem. Ten widok był tak okropny,
że nie jestem w stanie go opisać. Dlaczego go zabili? Nie wiem. Chciał uciec. Może go złapali, gdy uciekał i go ukarali. Ewidentnie wszystko działo się na Bliskim Wschodzie. Gdzie w tym regionie przebywają uzbrojeni żołnierze rosyjskojęzyczni? Zrozumiałem, że to wagnerowcy w Syrii. Grupa Wagnera to swoista armia działająca w cieniu. Tworzą ją najemnicy, choć oni sami odrzucają tę nazwę. To byli rosyjscy żołnierze. Są wykorzystywani na wielu frontach. W Libii, Syrii, Republice Środkowoafrykańskiej, Mali i na Ukrainie. Od początku lat 90. Rosja stara się stać tym, czym była, czyli supermocarstwem. Grupa Wagnera jej w tym pomaga. Kreml, Moskwa. Rosji zależy na tej szpicy, skutecznej, gotowej na wszystko, z której władza nie musi się rozliczać, nawet gdy popełnia zbrodnie. Obserwujemy pewien wzór zachowań. Kiedy grupa Wagnera bierze udział w konfliktach zbrojnych, występują naruszenia praw człowieka i potencjalne zbrodnie wojenne. Oficjalne stanowisko Moskwy brzmi: oni nie mają nic wspólnego z naszym rządem, dyplomacją ani inicjatywami Rosji. W Rosji nie istnieje prawo regulujące prywatne wojsko. Parlamentowi przedkładano 3 lub 4-krotnie projekty stosownych ustaw o firmach wojskowych, ale za każdym razem je odkładano w czasie. Jestem przekonany, że specjalnie, aby te organizacje mogły działać poza prawem, by nie wiązały ich żadne zasady, by mogły robić, co chcą. Trzy lata przed zabójstwem Mohammada. Ukraina. Pochodzenie grupy Wagnera. Rok 2014. Grupa Wagnera pojawiła się w 2014 w walkach na wschodzie Ukrainy. Zaczęło się to wtedy, gdy społeczeństwo wraz z częścią elit oburzyło się na odmowę prezydenta Janukowycza podpisania umowy o stowarzyszeniu z Unią Europejską. Prezydent Ukrainy Viktor Janukowycz przyznał, że Rosja zastraszała państwa byłego Związku Radzieckiego, by powstrzymać je od rozmów z Unią Europejską. Stawką jest to, czy 45-milionowy naród zbliży się do Zachodu, czy do wielkiego sąsiada Rosji. Tłum na centralnym placu zaatakowała milicja. Ludzie okupowali go miesiącami, a Janukowycz uciekł helikopterem do Rosji. Pozostaje tam. Rosja interpretowała te wydarzenia jako zamach stanu i wykorzystała moment, gdy w Kijowie nie było legitymizowanej władzy. Na Ukrainie zaczęło się to, co niektórzy nazywają wojną domową, inni zaś rosyjską agresją. W ten
Wówczas na terenach na południowym wschodzie Ukrainy pojawiły się liczne grupy z Rosji, paramilitarne oddziały i bataliony. Wśród nich byli wagnerowcy. W rosyjskim Ministerstwie Obrony powstał pomysł utworzenia utajnionych struktur wojskowych, które nie byłyby powiązane z rosyjską armią. Zostały świetnie uzbrojone i wyposażone. Nasze czołgi też są szybkie. Pozdrów, mamy. Było kilka oddziałów specjalnych, jednostka artylerii, pułk czołgów oraz stanowisko obrony przeciwlotniczej. Oddziały te jednocześnie pełniły funkcję utrzymania porządku, jak policja. Trzymajcie odstępy. Pojedynczo. Ale brały bezpośredni udział w walkach. Czwarty dzień operacji. Trwa ostrzał z moździerzy. Lokalne władze ukraińskie przestały istnieć. Proklamowano nowe państwa. Doniecką Republikę Ludową i Ługańską Republikę Ludową. Kompania Wagnera nie została rozwiązana, gdy na wschodzie Ukrainy konflikt został zamrożony. Utrzymano ją i przeobrażono. Nie byli to już tylko ochotnicy walczący za Rosję, ale jednostka wojskowa realizująca wszelkiej maści delikatne zadania. Chciałem się dowiedzieć, jak rekrutowano wagnerowców. Organizacja była tajna, choć nie do końca. Dzięki śledztwu uzyskałem numer telefonu. Zadzwoniłem i spytałem, czy nikogo nie potrzebują. Co chce pan wiedzieć, odpowiem. Spytałem o pieniądze. Jakie jest wynagrodzenie? 120 tysięcy rubli miesięcznie w trakcie misji. Podczas akcji bojowej 240 tysięcy. Taka jest umowa. Rosjanie dołączający do Wagnera robią to głównie dla dobrych zarobków. Nigdzie w Rosji tyle nie zarobią. Takich pieniędzy jak Wagner im nie przedłożą już nigdzie w Rosji. Pochodzą z miasteczek na prowincji, gdzie średnia płaca wynosi 25-30 tysięcy rubli. Za wojenne wyprawy dostają 150-200 tysięcy. Ocenia się, że w ciągu ostatnich 7 lat kontrakty wagnerowskie podpisało 10 tysięcy najemników. Jesienią 2019 w internecie pojawiły się nowe nagrania. To była ta sama zbrodnia. Ta sama ofiara leżąca na ziemi, to samo miejsce. Lecz tym razem
Jeden z obecnych nie nosił maski. Puściłem oprogramowanie do rozpoznawania twarzy. Szukałem jego podobizny na rosyjskim portalu społecznościowym WKontakcie. Program znalazł zdjęcie z prawie 100% prawdopodobieństwem. To był Stanisław Jewgeniewicz Dyszko. Potem szybko poszło. W trakcie śledztwa pozyskałem tysiące akt wagnerowców. Wystarczyło wpisać nazwisko w wyszukiwarkę. W archiwum znalazłem kseropaszportu ze zdjęciem. Dyszko służył w bazie lotniczej w Armenii. Potem poszedł do policji, a następnie zaciągnął się do Wagnera. Paryż. Spędziłem sporo czasu w syryjskich obozach i widziałem torturowanie, lecz to nagranie mną wstrząsnęło. Prowadzę Syryjskie Centrum na Rzecz Mediów i Wolności Słowa. Żyję na uchodźstwie w Paryżu. Dokumentuję naruszenia praw człowieka w Syrii i zapewniam ofiarom dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Kiedy obejrzałem to nagranie, zacząłem się zastanawiać, jak możemy pomóc rodzinie ofiary w dochodzeniu sprawiedliwości. Muhammad był moim bratem i najlepszym przyjacielem. Nie mieliśmy przed sobą tajemnic. Syryjskie Centrum Mediów, którym kieruje Mazen Derwisz, poprosiło mnie o zgodę na podjęcie działań prawnych wobec osób, które torturowały mojego brata. Zgodziłem się. Marzec 2021. W Moskwie pojawiła się skarga. Złożył ją Syryjczyk, którego brat poniósł straszną śmierć we własnym kraju. Prowadzi bezprecedensowe działania przed rosyjskimi sądami. Dotyczy obywatela Rosji Stanisława Dyszki, którego rozpoznano na wstrząsającym nagraniu. Po raz pierwszy mieliśmy dość dowodów, by wszcząć postępowanie. Mamy powiązanie tej zbrodni z domniemanymi sprawcami. Należą do grupy Wagnera i są Rosjanami. Jesteśmy w kontakcie z rodziną ofiary. Ci Syryjczycy oczekują sprawiedliwości i angażują się mimo wielkiego ryzyka. Złożyliśmy w Moskwie akt oskarżenia o zbrodnie wojenne. Le Monde, Rosja, pierwsza skarga na najemników Wagnera za zbrodnie popełnione w Syrii.
Gdzieś w Moskwie, przed rozpętaniem represji po wybuchu wojny na Ukrainie. Nie ukrywano potencjalnych skutków. Wyraźnie nam powiedziano, że będziemy walczyć na wojnie. Wiedzieliśmy, że możemy zostać ranni lub zginąć. Jestem żołnierzem zawodowym. W latach 90. zabiłem człowieka. Przestępcę. Ale trafiłem do więzienia. Po wyjściu byłem w depresji. Szukałem czegoś, co nadałoby sens mojemu życiu. Какого-то продолжения своей жизни, для того, чтобы дать, придать ей новый смысл. Byłem w tak wielkim dołku psychicznym, że nie mogłem znaleźć zatrudnienia. Miałem problemy finansowe. Usłyszałem o prywatnym oddziale wojskowym i dołączyłem do grupy Wagnera. We wrześniu 2015 wysłano nas do Syrii. Dwa lata przed zamordowaniem Mohammada. Syria. Pojawienie się grupy Wagnera. Rok 2015. Установку, которую нам довели на тот момент, она заключалась... Мувьону нам вовчас же Башар Аль-Асад... To porządny gość. Syryjski prezydent prowadzący długą, odważną i bezkompromisową walkę z najemnikami oraz z globalnym imperializmem. Mieliśmy pomagać Syryjczykom, bratniemu narodowi, w pokonaniu wrogów prezydenta. Rosyjskie władze zapowiedziały, że w Syrii nie będzie oddziałów lądowych, tylko wsparcie powietrzne. Więc jako piechotę posłali batalion najemników. Oficjalnie ich tam nie było. Miałem świadomość, że to nie było legalne. Nie przejmowałem się, bo to nie miało dla mnie znaczenia. Było bez różnicy. Jak tam strzelanie? Super. Ceny trumien wzrosną. Kiedy w Syrii zjawiły się rosyjskie oddziały i Wagnerowcy, siły opozycyjne oraz ekstremiści byli o krok od obalenia reżimu. Syria była jednym wielkim polem bitwy. Palmirę najechali buntownicy z państwa islamskiego i przejęli miasto.
Cały świat oglądał zniszczenia. W 2016 nasze oddziały podeszły pod Palmirę, szykując atak na miasto zajęte przez Państwo Islamskie. Terrorystycznymi grupowaniami. Вот такие вот. To było jak gra wojenna. My strzelamy, oni odpowiadają. Rzucamy granaty, a potem był wybuch. My бросаем гранаты. Ну, в итоге взрыв. Kiedy doszedłem do siebie, leżałem na plecach. Nie pamiętałem niczego. Byłem jak ociemniały. Kiedy odzyskałem przytomność, byłem obolały, nie mogłem się podnieść. Zacząłem się czołgać. Po dłuższej chwili nasi bracia, najemnicy, jak my, przyszli nam na pomoc. Wyciągnęli nas. Bojownicy Państwa Islamskiego wycofali się w góry. Przez tydzień leżałem w śpiączce. Kiedy się wybudziłem, byłem już w Rosji. Najemnicy przeprowadzili atak na Palmirę, ale poza tym otrzymywali też zlecenia komercyjne. W 2017 prawie wszystkie oddziały grupy Wagnera skierowano do wyzwolenia pól naftowych wokół Palmiry i Homsu. Mohammada zamordowano w pobliżu pola gazowego Al-Shar. Kontrolowali je Wagnerowcy. Otrzymali zadanie obrony tego terenu. Kolejny dowód na to, że to właśnie oni popełnili tę zbrodnię. To, co nazywano walką z terroryzmem, zlikwidowaniem Państwa Islamskiego, w rzeczywistości było kwestią ekonomiczną. Kreml, Moskwa. W grudniu 2016 roku minister do spraw ropy naftowej i gazu Syryjskiej Republiki Arabskiej Ali Ghanem złożył wizytę w Rosji. Spotkał się z rosyjskim ministrem do spraw energii Nowakiem. Odkryłem, że podpisano umowę między Syryjskim Towarzystwem Naftowym a firmą zarejestrowaną w Rosji o nazwie Europolis. Umowa o wyzwoleniu terenów, odbudowie infrastruktury oraz wydobyciu ropy naftowej i gazu między rządem Syrii, Syryjskim Towarzystwem Naftowym i Europolis. Na mocy kontraktu rosyjska firma zobowiązywała się do walczenia w Syrii oraz do wyzwolenia i ochrony szybów naftowych i infrastruktury petrochemicznej przed buntownikami, a więc wrogami Baszara al-Asada. W zamian firma otrzymała 25% produkcji gazu i ropy naftowej. Otrzyma udział w wydobywanych surowcach nie mniejszy niż 25% całości produkcji.
Кто такой компания Европолис? Чем есть Европолис? Слупом, повсталым в Санкт-Петербургу. В Петербурге те люди, которые наемницы из группы Вагнера подписывали умовы с Европолис. Вагнера подписывают контракты с компанией Европолис. Czyli Europolis i Wagner to jedno i to samo? W niektórym sensie tak. W myśli, конечно, to jedno i to же. Uzasadnieniem istnienia grupy Wagnera jest zarabianie pieniędzy. Milionów dolarów z ochrony oraz odbudowy infrastruktury gazowo-naftowej Syrii. Na Wagnerze zarabia głównie jeden człowiek. Wielu dziennikarzy śledczych wykazało istnienie bezpośrednich powiązań firmy zawierającej kontrakty z najemnikami, czyli Europolisem, a biznesmenem z Sankt-Petersburga, Jewgenijem Prigożynem. Jewgenij Wiktorowicz Prigożyn to niebezpieczny człowiek. Jego cechą szczególną jest pogarda dla ludzkiego życia. Reprezentuje prywatną firmę ochroniarską, słyszeliście o niej, to grupa Wagnera. We wrześniu 2022 sfilmowano Jewgenija Prigożyna rekrutującego rosyjskich więźniów do walki na Ukrainie. Głównym grzechem jest dezercja. Nie cofamy się, nie poddajemy. Każdy, kto zechce odejść, zostanie uznany za dezertera i rozstrzelany. Macie 5 minut na decyzję. Kiedy to nagranie trafiło do internetu, Prigożyn przyznał, że jest założycielem grupy Wagnera. Przez 7 lat starał się to ukryć. Jego pseudo to kucharz Kremla lub kucharz Putina. Wyglądało na to, że pozostawał na służbie u niego. Typowy człowiek z kręgu bliskich prezydenta z przeszłością kryminalną. W ZSRR siedział w więzieniu za kradzież. Potem został biznesmenem w Sankt-Petersburgu. Specjalizował się w gastronomii. Jego sieć nazywała się Blin Donalds, jako zbitka słów bliny i McDonald's. Posiadał pływającą restaurację. Na początku stulecia prezydent Bush spotkał się w niej z Putinem. Putin go cenił, długo się przyjaźnili. Zdobywał coraz więcej kontraktów na catering dla instytucji państwa, szkół, przedszkoli i armii. Ale również na remonty budynków i sprzątanie. Chodziło o ogromne pieniądze. Stworzył imperium biznesowe. Znamy grupę Concord z branży restauracyjnej, ale włada wieloma podmiotami działającymi w innych dziedzinach. Wszystkie są powiązane. Im intensywniejsza działalność grupy Wagnera, tym więcej zdobywa kontraktów publicznych. Finansuje z nich akcje Wagnerowców.
Tak działa ten system. Im aktywniejsi Wagnerowcy, tym więcej trzeba kontraktów publicznych. Mówimy tu o miliardach euro. Czy spotkał pan Jewginija Prigożyna? Darujmy sobie to pytanie. Prigożyn jest jak skarbnik, nieodzowne ogniwo finansowania grupy Wagnera. Dostarcza jej wszystko, czego potrzebuje. Krótko mówiąc, jest osobą niezwiązaną bezpośrednio z władzą, ale świadczącą dla niej różne delikatne usługi, którymi niewygodnie państwu się zajmować. Poczynając od operacji najemników, od których Ministerstwo Obrony się odżegnuje. Czy Prigożyn dostaje rozkazy od Putina? Kto inny mógłby mu je wydawać? Kto, poza najwyższymi przedstawicielami władzy? Czerwiec 2019. Od początku wojny w Syrii Rosja nie potwierdza śmierci najemników z prywatnej firmy wojskowej powiązanej z Jewginijem Prigożynem. Dlaczego nie można chwalić się tymi, którzy walczyli dla swojego kraju? Proszę pani, jeśli chodzi o prywatne firmy wojskowe, ochroniarskie, jak ta, o której pani wspomina, nie mają one żadnych powiązań z państwem rosyjskim i nie uczestniczą w walkach. Nie są rosyjskim państwem ani rosyjską armią. Dlatego nie skomentuję tego. Dla władz rosyjskich była to kwestia bardzo delikatna. Korzystały z nich jako z armii hybrydowej. Dzięki Wagnerowi mogły osiągać swoje cele, oficjalnie nie uczestnicząc w konfliktach czy operacjach specjalnych. Dla rządu to było wygodne. Nie mają z nami nic wspólnego. Kim oni są, nie wiemy. Co powodowało, że Putin zaangażował się w Syrii? Chciał zaznaczyć swoje wpływy, swoją obecność jako ważnego rozmówcy dla światowych mocarstw, dla Stanów Zjednoczonych. Wagnerowcy mogli się do tego przydać. Od początku było jasne, że to wszystko nie mogło zaistnieć bez wsparcia państwa. Jednak nie mogłem uwierzyć, gdy usłyszałem, że tych ludzi nagradzano rosyjskimi odznaczeniami państwowymi. Dziś na Kremlu obecni są ci, którzy ryzykowali dla nas życie, wykonując strategicznie ważne zadania. Bohaterom pogratulował Władimir Putin. Putin wydał bankiet na cześć rosyjskich bohaterów. Serdeczne podziękowania za to, co robicie. Wznoszę toast za bohaterów naszego kraju, za Rosję. Biuro prasowe Kremla dostarcza różnym telewizjom własne nagrania. I co zobaczyłem z boku? Tu. Właśnie się odwrócił. To on. Dmitrij Utkin, dowódca jednostki bojowej grupy Wagnera. Dmitrij Utkin zaczynał karierę w wywiadzie wojskowym, w GRU.
instytucji bardziej utajnionej niż FSB. Самых засекреченных, если не самые засекреченные. Покруче, может быть, даже, чем ФСБ. Слыне с дивных поглондов, в засаде нацистовских. Довольно странными, близкими к нацистским взглядам. Вообще такая ультраправная... Идеология и риторика скрайной правицы доминуя в группе. Многим людям из этой структуры. Wagner to pseudonim bojowy Utkina. Dmitrij Utkin nosi przydomek Wagner z powodu podziwu, jaki żywi dla wielkiego niemieckiego muzyka. Wagner był ulubionym kompozytorem Hitlera i słynął z poglądów antysemickich. Na początku słowo Wagner było tylko pseudonimem, ale stało się nazwą ugrupowania. Wielokrotnie widziano go w miejscach działania grupy noszącego czapkę III Rzeszy. Istnieje dziwne zdjęcie nieznanego pochodzenia. Widoczny na nim mężczyzna przypomina Utkina. Ma gołą klatkę piersiową, widać na niej tatuaż z symbolem SS i niemieckim cesarskim orłem. Podobno śledztwo nie wykazało, że miałby to być fotomontaż. Miesiąc później w internecie ukazało się kolejne zdjęcie. Widać na nim Putina z czterema oficerami prywatnej armii, znanej jako grupa Wagnera. Jednym z nich jest Utkin. Czy uhonorowano pańską służbę u Wagnera? Otrzymałem order męstwa i medal za odwagę. To są państwowe odznaczenia. Nie wszyscy dostrzegają związane z tym zagrożenie. Jakiemu prawu podlega ten gang? Regularne wojsko również popełnia zbrodnie, niekiedy te najgorsze. Lecz ono działa na oficjalny rozkaz. Kto wydał rozkaz Stanisławowi Dyczce? Kto pozwolił mu zabijać? Pod koniec roku 2020, jako pierwsza, przeprowadziłam wywiad z wagnerowskim najemnikiem, który nie ukrywał swojej tożsamości. To Marat Gabidullin. Kiedy w internecie pojawił się film, na którym widać, jak zabito i spalono syryjskiego dezertera, Marat Gabidullin nie służył już w Syrii. Według słów jego kolegów z Wagnera, wideo nakręcono z polecenia Dmitrija Utkina, dowódcy prywatnego oddziału wojskowego. Prawdopodobnie był zły z powodu dużej liczby syryjskich dezerterów. Postanowił dać im nauczkę. Zlecił swoim podwładnym wykonanie wyroku, przeprowadzenie egzekucji i nagranie jej. Film miał zostać rozpowszechniony.
Kilka miesięcy później, odpowiadając na pytania naszej ekipy filmowej, Marat Gabidullin był mniej stanowczy. Słyszałem tę wersję. Ale to tylko jedna z wielu. Należałoby przeprowadzić śledztwo. A każdy, kto je utrudnia, stoi po niewłaściwej stronie. Rok 2022. Скажи, пожалуйста, если мы с тобой встретимся где-нибудь там, окей? Przez wiele miesięcy próbowałem wszcząć w Rosji postępowanie karne. Są wszelkie podstawy do wszczęcia procesu sądowego. Mamy powoda, mamy twarz osoby, co pozwala zidentyfikować jednego z mężczyzn biorących udział w przestępstwie. To Stanisław Dyszko. Czego więcej trzeba? Ale powiedziano nam, nie, nie ma dowodów na to, że Mohammad al-Ismail został zabity. Jak to? Obejrzyjcie te straszne filmy. Zabito go, odcięto mu głowę. Brak dowodów? Brak dokumentów potwierdzających, że jest martwy. Tylko ten dziwny film nie jest aktem zgonu. Odcięli mu głowę, ale to nie dowód. Czekamy na wynik postępowania sądowego w Rosji. Władze starają się zamieść sprawę pod dywan. Po tym wszystkim Dyszko przestał uczestniczyć w akcjach Wagnera. Zmienił nazwisko, przeniósł się do innego miasta i zmarł. Było to w lipcu 2021. Nie znam szczegółów. Czy to śmierć naturalna, samobójstwo, wypadek, zabójstwo? Nie odrzucam możliwości, że Dyszkę usunięto. Kiedy podejmuje się działania prawne przeciwko grupom takim jak Wagner, to nagle pojawia się zasłona dymna. Jak gdyby zbrodnie nie istniały, tak jak ich sprawcy. Jedną z głównych przyczyn wojny na Ukrainie jest to, że od 20 lat Władimir Putin pozostaje bezkarny. Nigdy nie wymierzono sprawiedliwości za zbrodnie popełnione przez rosyjską armię i grupę Wagnera w Syrii. Bezkarność sprzyja ponownemu popełnianiu zbrodni. Zaczynamy nowy etap. W Rosji wyczerpaliśmy drogę sądową. Przygotowujemy skargę na państwo rosyjskie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Gdzieś na Bliskim Wschodzie. Abdallah, bardzo się staraliśmy, by wszczęto dochodzenie w Moskwie. Ich ostateczna decyzja jest według nas wymówką, by nie podejmować śledztwa w sprawie zamordowania pańskiego brata. Możemy zwrócić się bezpośrednio do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Nie będziemy ścigać osób, które torturowały i zabiły pana brata, ale państwo.
wskazując na jego odpowiedzialność, gdyż najemnicy działali pod przykrywką państwa rosyjskiego. Zgadza się pan? Tak. Musi pan podpisać wiele dokumentów, wyrażając wolę złożenia skargi. Będzie pan powodem w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Proszę podpisać. Rodzina brata cierpi. Nie chcę, by jego dzieci, kiedy dorosną, myślały, że nikt niczego nie zrobił dla ich ojca. Nie tracę nadziei. Jeśli Bóg zechce, sprawcy zostaną ukarani. Sankt Petersburg, Rosja. Kiedy opublikowano wiadomość o moim śledztwie w sprawie osób, które zabijały Syryjczyków, do redakcji dostarczono wieniec pogrzebowy. Wraz z głową barana. Denis Korotkow ujawnił tę zbrodnię światu. To było bardzo niebezpieczne. Gdybym był Prigożynem, uznałbym Denisa za największego wroga. Na forach internetowych i portalach społecznościowych ludzie wzywali do atakowania mnie. Śledzono mnie. A mój telefon był na podsłuchu. Pewnego dnia ktoś zadzwonił do drzwi. Otworzyłem, to był kurier. Podał mi paczkę. Powiedziałem, że na nic nie czekam. Otworzyłem ją. Cztery goździki. Parzystą ich liczbę kupuje się na pogrzeby. W Rosji nigdy nie ofiarowuje się parzystej liczby kwiatów. Żeby nie było wątpliwości, dołączono bilecik. Nigdy ci nie wybaczymy. Straszna wiadomość. Zabito troje rosyjskich dziennikarzy. Rosyjskie MSZ potwierdza, że troje rosyjskich dziennikarzy zginęło w Republice Środkowoafrykańskiej. Prowadzili śledztwo w sprawie grupy Wagnera i jej najemników. Kreml korzysta z niej, by wywierać naciski na kontynencie afrykańskim. Ciąg dalszy nastąpi. Twórcy filmu dziękują kobietom i mężczyznom w Rosji, którzy odważnie pomagali przy jego realizacji, lecz woleli pozostać anonimowi. Wersja polska, Kanal Plus. Tekst Krzysztof Brzeziński. Czytał Paweł Straszewski.